Mili państwo, gdy październik ostro trzyma, zwykle potem ostra zima. No i to już koniec straszenia na dziś. Prasa. Pismo Wielkopolanin z roku 1915 rekomenduje nowości wydawnicze w rubryce pod tytułem Co tylko wyszło. Więc wyszła sztuka przypodobania się młodym panienkom, zarazem osiągnięcia miłej i dobrej małżonki. W kolorowej okładce kobieta bez serca. Powieść, która rozrywaną była formalnie, gdy zamieszczał ją w odcinkach Wielkopolanin. Cóż, trzeba będzie wciągnąć kobietę bez serca na listę lektur. 12 października jest datą ważną dla całej ludzkości z wielu powodów, ale ten najważniejszy 12 października wydarzył się w 1000. 492 roku, bowiem to tego właśnie dnia po przepłynięciu Oceanu Atlantyckiego, włoski odkrywca Krzysztof Kolumb spostrzegł przed dziobem swego statku Santa Maria wyspę, jedną z tych należących do Bahamów, i przekonany był, że dotarł tym samym do Azji Wschodniej. Jego ekspedycja zeszła na ląd jeszcze tego samego dnia i od miejscowych zażądała przekazania ziemi dla królowej Izabeli i króla Hiszpanii, którzy ostatecznie sponsorowali ten rajd Kolumba, mający na celu odnalezienie zachodniego szlaku. Oceanicznego do Indii, a tym samym do legendarnych wysp pełnych złota i przypraw. Pochodzących z Azji. Kolumb wprawdzie już od młodości miał obsesję na punkcie dotarcia zachodnią drogą morską do Chin, ale nie docenił wielkości świata. Wydawało mu się, że jak popłynie na zachód, to też dotrze do Chin, do których wcześniej można było dotrzeć tylko drogą morską, opływając Afrykę. Bardzo to było wątpliwe i najpierw król Portugalii, a potem dwukrotnie król Hiszpanii wybili mu z głowy taką wyprawę. W końcu jednak wyłożyli pieniądze, żeby ich imperium się rozwijało zrastało nawet w tych mocno ryzykownych kierunkach. A Kolumb cóż, nie miał pojęcia o istnieniu Oceanu Spokojnego. Kiedy zobaczył Kubę, myślał, że to Chiny kontynentalne, inną znowu wyspę wziął za Japonię. No i kiedy Krzysztof Kolumb umiera w Hiszpanii w roku 1506, nie zdaje sobie zupełnie sprawy z tego, czego dokonał, że mianowicie dla Europy odkrył nowy świat, ale... Czy to oznacza dla nas, że my na swoim małym życiowym odcinku mamy nie próbować zdobywać naszych własnych Ameryk, mimo iż taka wyprawa zawsze obarczona jest wielkim ryzykiem, ryzykiem błędu czy nieporozumienia? Nie, 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 po trzykroć nie. Studiujmy więc przypadek Krzysztofa Kolumba, uczmy się na jego błędach i wyruszajmy na własne wyprawy, rekomendował odkrywca no, na miarę wielkopolski i okolic Wiesław Kotu.